Witajcie, Joanna Hoły z tej strony, z kanału Okiem Matki Słowianki. Chciałam teraz pokazać kilka książek, które mogą być dla Was przydatne. Być może nie wiecie, jak takie książki znaleźć. Do egzaminów. Tutaj będzie chodziło mi o polski, z języka polskiego. Przygotowuję jedną z osobę do egzaminu ósmoklasisty. No i może być tak, tak jak w tym przypadku, że jest późno. W sensie ma się duże zaległości i osoba potrzebuje w szybkim tempie się wszystko powtórzyć. I takie książki się przydają, bo nie wszystko da się dokładnie zrobić w ostatniej chwili, a to jest, można powiedzieć, ostatnia chwila. Te książki też mogą się przydać do matury. I pokazuję. Pisanie. Jak pisać? Taka seria. Opis. Są ćwiczenia i typy różne opisu. Opis wnętrza, opis rzeczy, opis osoby i ćwiczenia. Jak pisać o sprawka? Jak pisać opowiadanie? Jak pisać charakterystykę? Wydawnictwo to jest Wiedza. Poznań 2018. Ja tego tak totalnie nie przejrzałam, aczkolwiek wygląda nieźle i jest to takie zbiorcze, myślę, że naprawdę wartościowe. Dobra, ja tutaj mówię ogólnie o tych książkach. To jakby w tym momencie to znaczy, że to jest głównie dla wzrokowców, ale nie tylko, no bo inni też muszą z czegoś korzystać. Słuchowcy i kinestetycy też jakoś muszą wiedzę przyswoić, aczkolwiek uwagi konkretne dla tamtych osobowości w innym filmie. Tablice, język polski. To i do ósmoklasisty, i do matury właściwie. I wygląda to tak, że w środku są, w tabelach jest wszystko poopisywane, na przykład tak, widzicie? To jest naprawdę dużo łatwiej się uczyć i dużo łatwiej szybko coś znaleźć, jeżeli się zapomni. Nie mam przy sobie jednej książki z tej serii znowu, Agencja Gram, wydawnicza. Tutaj mam słownictwo i frazeologia na bardzo dobry i to jest wydawnictwo na bardzo dobry, terminy literackie, ale pokażę Wam z tyłu, że oprócz tego jeszcze jest gramatyka, którą mam, ortografia, tutaj. Dokładnie z tej samej serii. No oprócz tego też są inne ćwiczenia ortograficzne, na przykład wydawnictwo Gram. Testy. Tutaj mam też te testy, których nie mam w tej chwili książkowo, ale to wydawnictwo też testy wydało, widzicie tu. Testy z języka polskiego, ale oprócz tego można też kupić coś takiego. Egzamin ósmoklasisty, zestawy zadań z języka polskiego. To jest wydawnictwo, już mówię. Nieprzewidziana przerywajka. Przepraszam. Zestawy zadań z języka polskiego. Iwona i Lech Cieślakowie. Egzamin ósmoklasisty. Widzicie? Takie wydanie. I w środku po prostu są testy. I informacje o egzaminie. Ósmoklasisty. Skądś te testy trzeba wziąć. Nie ma ich aż tak dużo w internecie. Więc czasami jednak trzeba kupić. Egzamin ósmoklasisty jest repetytorium. Też takie mam. Tak zdam. Zdaje się, że z Operonu są chyba dwa wydania. No ja kupiłam to 2019 z taką nalepką. I są arkusze też do robienia. Prawda jest taka, że jeżeli dziecko ma duże zaległości, to nie ma co iść na szkołę i musi się samo w domu uczyć albo z kimś uczyć i sporo tych testów zrobić i nie liczyć na to, że w szkole wystarczająco dużo się nauczy i że tam wystarczająco dużo testów zrobi.
bo przez jednak, jeżeli są duże zaległości, to przez testy trzeba się w dużym stopniu uczyć i korzystać z takich, nawet już nie z podręczników szkolnych, bo aktualne podręczniki są dosyć chaotyczne i mają wszystko w jednym, a u kogoś, kto nie uczy się systematycznie, ma duże zaległości, to nie nauczy się z zwykłego podręcznika, bo teraz podręczniki są skumulowane, mają wszystko razem, nauka języku, gramatyka, literatura, wszystko razem i nawet trudno jest odnaleźć całość jakby wiedzy, którą ma znać. Dlatego takie rzeczy są niezbędne. I to w taki jakby jak najjaśniej podane w tabelkach. Tak, żeby się szybko tego nauczyć. Nie całości, tylko znaleźć to, co ważne i tego się nauczyć. To jest oczywiście głównie dla wzrokowców, no ale te książki polecam. Tyle ode mnie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Subskrybujcie, polubiajcie, przesyłajcie. To naprawdę jest wiedza warta przekazania. Nawet jeżeli uważacie, że moje filmy nie są dość jakościowo świetne, myślę, że to, co mówię, jest naprawdę ważne. Mało osób o takich rzeczach mówi. Także przekazujcie, naprawdę, proszę. I zaglądajcie na moją stronę joannacholuj.pl. Tam jest wiele informacji innych o mnie i jest blog.